Dorota Gawrylu, witam Państwa w programie Lepsza Polska. Dziś o tym, jakie mogą być skutki największej afery szpiegowskiej ostatnich lat. Ucieczka na Białoruś sędziego Tomasza Szmyta to poważne zagrożenie bezpieczeństwa naszego państwa. Nie tylko dlatego, że przez lata miał dostęp do najtajniejszych informacji. Sędzia sprawnie poruszał się też w politycznym świecie i ograł wszystkich, i służby, i polityków. Proszę prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę o ochronę. Białoruś jest krajem wolnym i bezpiecznym. W Polsce nigdy tego bezpieczeństwa nie miałem. To jest dziecko PiS-u i PiS za to dziecko odpowiada. No ale to panie redaktorze, no przez pół roku rząd Donalda Tuska, prawie pół roku rząd Donalda Tuska ma nadzór nad służbami. Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat powoli dochodzimy do istoty problemu. I powoli rozumiemy, od jak wielu lat działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów. Donald Tusk w tej chwili próbuje odwracać kota ogonem. Pod ich rządami Polska staje się kondominium niemiecko-rosyjskim. Takie polityczne przepychanki do niczego nie prowadzą, na pewno cieszą rosyjskie służby. A te koncertowo zagrały nam na nosie, a może to białoruskie służby. O tym dzisiaj w programie, a także o tym, co zrobić, by straty były jak najmniejsze, a Polska przestała być łatwym żerowiskiem dla szpiegów. W studiu eksperci, znawcy tematu, generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie redaktor. Pułkownik Jacek Mąka, były wiceszef ABW i UOP. Dzień dobry. Profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, były szef Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Doktor Paweł Usow, białoruski politolog, ekspert do spraw wojny hybrydowej. I na łączeniu jest z nami Piotr Niemczyk, były zastępca szefa wywiadu UOP. Dobry wieczór Państwu. Powiedziałam na początku o aferze szpiegowskiej, a wiemy na razie na 100% tylko tyle, że to zdrada bardzo wysoko postawionego w Polsce człowieka. A czy szpiega, to jest pytanie do panów, czy na pewno, co wskazuje na to, że był szpiegiem i czyim, rosyjskim, białoruskim, bo tutaj też trwa spór. Panie profesorze. Ja pierwszy. Tak, ekspert od szpiegów. Ja myślę sobie o wczorajszych słowach premiera Donalda Tuska, no bo jeśli jest tak, jak powiedział premier, że mamy do czynienia z przypadkiem sędziego, który utrzymywał z Białorusinami kontakty przez wiele lat, to myślę, że mamy do czynienia ze sprawą szpiegowską. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że długość pracy agenturalnej na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa raczej liczy się w latach niż w dziesiątkach lat ze względu na możliwość dekonspiracji i pewnej trudności związanej z prowadzeniem tego typu działalności. Więc nie myślę, że to jest jakaś historia wytypowania człowieka 15 lat temu, czy pewnie nawet 10, ale myślę, że może być, no tak jak sugeruje pan premier, jak rozumiem, dysponujący notatkami przede wszystkim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ex post pisanymi, no niemniej jednak zbierającymi jakieś dane, że mamy do czynienia z człowiekiem, który utrzymywał, czy wszedł w jakieś interakcje z Białorusinami już wcześniej. Czyli służby sugerują, bo oficjalnie to sugerują, że to było szpiegostwo, a na jakiej podstawie, panie pułkowniku? Znaczy, w mojej ocenie Tomasz S. Nie jest na pewno Jamesem Bondem, chociaż być może tak mu się teraz wydaje, analizując jego aktywność w Mińsku, na terenie Białorusi i na pewno nie pije wstrząśniętej martini, z tego co publikuje, pije jakieś średniej jakości białoruską wódkę. Więc do Jamesa Bonda jeszcze mu daleko. Pytanie, czy z radości, czy być może już z pierwszych odruchów stresu. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, to jest osoba, która jest podejrzana w tej chwili, bo to wynika z oficjalnego komunikatu prokuratury, jedno z najcięższych przestępstw w Polsce. Paragraf drugi artykułu 130 to jest podejrzenie
brania udziału w obcym wywiadzie na szkodę Rzeczpospolitej z górną karą zagrożenia do dożywocia włącznie. Więc moim zdaniem, oczywiście to będzie rola służb i prokuratury, aby dowieść tejże kwalifikacji prawnej, natomiast sprawa jest poważna. I na koniec, trochę wracając do jak gdyby idei Jamesa Bonda, w tej chwili moją ocenie jest przede wszystkim na Białorusi przekiem, ponieważ w żartobliwym żargonie oficerów wywiadu rosyjskiego i białoruskiego, my Polacy mamy taką pejoratywną łatę przeków. To wywodzi się, konotacja tego słowa przek wywodzi się z tego jak mówimy, że szaleścimy. I paradoksalnie, trochę ironicznie można powiedzieć, że ostatnio w Mińsku spotkał się zdrajca przek Tomasz S. No, i jego mocodawca, bo to nie mogło się odbyć bez udziału białoruskiego KGB. Jego ludzie na pewno tam musieli brać udział w całej tej operacji medialnej, która w tej chwili się rozgrywa. Iwan Tertel. Iwan Tertel to jest szef obecny KGB białoruskiego, Polak z pochodzenia. Czyli jak rozumiem, jest bardzo mocne podejrzenie, że jednak prowadził działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiego albo białoruskiego wywiadu. Znamy z tytułu filmu rozmowy, słyszeliśmy o rozmowach kontrolowanych, a ostatnio słyszymy o wyjeździe kontrolowanym. Jak rozumiem, zakładają panowie, że to był też kontrolowany wyjazd. Jeszcze do pana generała, zanim tutaj do pana doktora. Tak, no, ten cały wyjazd, moim zdaniem, to była swoista ucieczka, ale na wezwanie centrali. Pan sędzia był szpiegiem, tu działał na rzecz obcych służb i został poproszony do centrali, bo jego tutaj aktywność już nie miała sensu, żeby była dalej prowadzona, a jest tam potrzebny Białorusi. A dlaczego? Dlatego, że tą jego obecność trzeba widzieć w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Nie możemy rozpatrywać to, co się stało, bez tego kontekstu. Dzisiaj Rosja przeprowadza swoistego rodzaju nowy etap wojny kognitywnej przeciwko Polsce i krajom zachodnim. To jest tej ofensywy informacyjnej i połączonej z zagrożeniami konwencjonalnymi w postaci aktów dywersji, sabotażu i tak dalej. Ta obecność także tego pana jest tam potrzebna na użytek wewnętrzny. PR, tak? Tak. Pokazać przewagę. Społeczeństwa białoruskiego, ale także rosyjskiego, pokazujący, że w Polsce są prześladowani, że jest opozycja polityczna, bo tak przecież on został przedstawiony i on tak się kreuje przecież i tak jest kreowany. I ta jego kreowanie to się odbywa według scenariusza, który piszą rosyjskie służby. Panie doktorze, a co wzbudza pana wątpliwości w tej sprawie? Bo pan, jak rozumiem, nie do końca jest przekonany, że to jest szpieg, że zdrajca, tak, ale niekoniecznie szpieg. No ja patrzę na to z perspektywy tego, co mieliśmy w trakcie wojny zimowej, która trwała pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim, kiedy Związek Radziecki... Zimna wojna, tak. I teraz mamy prawie to samo, kiedy świat się podzielił na dwa obozy i kiedy ludzie z pewnymi problemami psychicznymi, moralnymi uciekają na wschód, do Białorusi czy do Rosji bez znaczenia, nie mając pewnych ideologicznych orientacji, a po prostu szukając możliwość schronienia, ponieważ mają problemy z prawem tutaj, na przykład w Polsce, bo jak rozumiem, pan sędzia już miał kłopoty i mógłby mieć problemy z prawem z powodu hejtu i tak dalej, i tak dalej. Później problemy psychiczne, problemy z rodziną. Czyli wariat, jest pana zdaniem? Jest nie szpieg, ale wariat, tak? Pożyteczny idiota, wariant. Tak. I absolutnie się zgadzam z panem generałem. Teraz dzięki temu, że on się zjawił w Mińsku, z niego zrobią propagandową bombę. A gdyby był szpiegiem, nie wiem, być może jeszcze jest jakiś scenariusz. Wiedząc charakter Łukaszenki, on od razu by zareagował na ten fakt, wystąpiłby, wczoraj miał duże wystąpienie, powiedział, że nasze służby pracują skutecznie w Polsce, mamy wszędzie swoich szpiegów, żeby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na przykład w Polsce czy na Zachodzie. Na razie milczy. Nie wiadomo, czy wyskoczy z takimi deklaracjami. Może pan Piotr Niemczyk rozstrzygnie w takim razie tutaj, bo pojawił się drobny spór. Pana zdanie będzie rozstrzygające, bo od tego zależy dalsza część naszej rozmowy. Czy możemy uznać, że rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem, że to jednak jest szpieg rosyjski?
No to ja państwu nie ułatwię życia, dlatego że ja widzę bardzo dużo argumentów za tym, żeby uznać, że on jest szpiegiem, czy że był szpiegiem, ale także widzę parę argumentów, żeby podejrzewać go raczej o taką rolę politycznego idioty, człowieka, który realizuje pewne interesy rosyjskie czy białoruskie, natomiast nie robi tego w formie takiej typowej działalności szpiegowskiej, że tam gdzieś fotografuje tajne dokumenty w ukryciu, ale że on to robił dosyć publicznie, to znaczy uruchamiał pewne procesy informacyjne, społeczne, coś tam miał to zrobić. Natomiast moim zdaniem bardzo interesujące jest to, jak on się jednak wydostał z Polski. Szczegółów tego nie znamy. Tam on sam twierdzi, że przejechał przez Turcję. Nie wiem, czy to zostało już potwierdzone przez służby, czy nie. Ale po pierwsze, czy to jest taka ucieczka człowieka, który się obawia aresztowania, na przykład z powodu afery hejterskiej, czy to jest ekskultracja profesjonalna zrobiona przez białoruskie czy rosyjskie służby specjalne, bo to zupełnie by zmieniało charakter, że tak powiem, wiedzy o tym człowieku. Ale też dla mnie jest ciekawe to, kiedy on nawiązał kontakt ze służbami białoruskimi, bo myślę, że nawiązał ten kontakt, bo to nie jest tak, że ktoś przyjeżdża niespodziewanie do Białorusi, organizuje konferencję pracową i tą konferencję się nagłaśnia na cały świat. Ja myślę, że on w pewnym momencie zaczął sądować, czy białoruskich dyplomatów, czy białoruskich szpiegów, którzy przecież wśród tych dyplomatów się znajdują. Co by się stało, gdyby on przyjechał na Białoruś i jakby on został przyjęty? Ja myślę, że zaczął to robić, tylko z całą pewnością wtedy była taka interakcja. Dobrze, przyjmiemy cię, że tak powiem, z przytupem i zapewnimy cię jakieś tam przynajmniej pozory bezpieczeństwa, ale musisz tam jakąś cenę za to zapłacić. Czyli, ja myślę, że w tym nawet jeśli nie był szpiegiem, to na pewno teraz się nim stanie, tak? No. W tym momencie się z nim stanie. Tak jest. To się stało na dwa dni przed jego ucieczką, czy dwa lata. To ja już tu, znaczy to ogromna jest różnica w dostępie do materiałów, ale wiedzę jakąś ma. Podjęcia się tej szpiegowskiej działalności nastąpi. Wiedzę ma, no i to jest właśnie pytanie teraz, które wszyscy sobie dzisiaj zadają, muszę je zadać również jeszcze raz. Jak to było w ogóle możliwe, że człowiek tak wysoko postawiony, że człowiek, który orzekał nie tylko w warszawskim sądzie administracyjnym, ale również w sądzie, w NSA, prawda, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czyli tak wysoko, wojewódzkim, WSA. I to jest tak wysoko postawiona osoba w środowisku sędziowskim. Jak to jest możliwe, że nikt na niego nie zwrócił uwagi? Jak to jest możliwe, że składał oświadczenie majątkowe, które już było podejrzane i powinno się wokół tego zacząć coś dziać? Tak długo uchodził uwadze wszystkich, i służb, i polityków. Politycy, rozumiem, wykorzystywali go wszyscy. Widzieliśmy to. Jak był użyteczny dla rządzących wtedy, to go wykorzystywali. Potem przestał być użyteczny dla obecnej władzy, był użyteczny, też korzystali pełnymi garściami politycy. Ale służby, panie profesorze... No właśnie, ale może jest zupełnie odwrotnie niż pani redaktor mówi. To znaczy, może jest tak, że najciemniej pod latarnią po prostu. Nie można powiedzieć, że była to postać nieznana. Postać, która nie była na jakimkolwiek, że tak powiem, peryskopie. No jest to postać bardzo znana, przynajmniej od momentu ujawnienia tak zwanej afery hejterskiej. Jest to postać po prostu bardzo znana. Właśnie, tym bardziej, tak? Człowiek, który, że tak powiem, obtańcował obie strony bardzo ostrego sporu politycznego w Polsce. I to jest pewna, bym powiedział, luka innego typu niż ta, o której pewnie będziemy jeszcze dyskutować, dlaczego sędziowie w Polsce nie podlegają kontroli, nawet takiej, bym powiedział, wstępnej, sprawdzeniowej ze strony służb. Ale myślę tutaj o innego typie luce, mianowicie o takiej, w której fakt bycia znajomym takiego czy innego polityka, albo nawet całych, bym powiedział, stronnictw politycznych i przypisanych oczywiście do tych stronnictw mediów, czy prawicowych, czy lewicowo-liberalnych, bo to jest taka historia, to zapewnia w gruncie rzeczy niezainteresowanie się takim człowiekiem ze strony bardzo często również służb specjalnych. Czyli taki znany, no trudno, żeby tak znana i szanowana postać, która zna polityków, która chodzi do mediów. Który występuje z politykami, który pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, a później dla demokratycznej opozycji występował, nie wiem, w Sejmie czy w komisjach senackich, już tego nie pamiętam. No w każdym razie był to człowiek identyfikowany najpierw z jedną stroną, później z drugą stroną. I to powoduje
brak zainteresowania. To zresztą szerszy problem, to nie jest problem, że tak powiem, tylko tego sędziego Schmidta. To jest szerszy problem, jak znajomość może spowodować z jakimś politykiem, jakby to powiedzieć, brak zainteresowania ze strony służby. Ale to chyba powinno być właśnie zupełnie odwrotnie, bo gdybym była w służbach, to zainteresowałabym się tymi, którzy mają duże kontakty. Tak jak mówię. Okej, panie pułkowniku, tak jest. Dlaczego służby w ogóle nie interesowały się? Bo dostęp do informacji niejawnych w momencie, kiedy chce się przeczytać jakieś tajne dokumenty, to jest jedna sprawa. Ale pytanie jest takie, czy sędziowie w ogóle są wyłączeni z obserwowania przez służby? Załóżmy, są służby specjalne, jest, jak rozumiem, też biały wywiad, czytają prasę, wiedzą, że uczestniczy pan w aferze hejterskiej. Mają prawo po prostu się tym sędzią zainteresować, czy też nie? Znaczy, generalnie mamy, pani redaktor, ten przywilej, że możemy spekulować. Tak naprawdę wiedzę o odpowiedź na to pytanie w dużej mierze posiadają, myślę, w tej chwili już służby w znacznej mierze i prokuratura, która z nimi w tej sprawie oczywiście współpracuje. Ważne jest to, co pani przed chwilą stwierdziła, że sędzia Tomasz S., człowiek podejrzewany o zdradę, pozostawał trochę na boku pewnego rodzaju systemu osłony kontrwywiadowczej z racji tego, że był sędzią. Z racji tego, że w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 1999 roku tam był zapis, który przewidywał możliwość prowadzenia postępowań sprawdzających wobec członków sądów i trybunałów, jak to ustawa enigmatycznie wtedy określała. I pamiętam z autopsji sytuację, pracując wtedy w Urzędzie Ochrony Państwa, przeprowadzaliśmy postępowania wobec sędziów. Sędziowie funkcyjni, prezesi sądów poddawali się tym procedurom. Do którego momentu? Do roku 2000? Do roku 2000 i tu zaistniały dwa ważne aspekty. Jeden to Toruń i pewien sędzia z Torunia, on medialnie był wtedy dosyć znany w jednej z dużych dzienników, jednym z dużych dzienników zarzucono mu związki z gangiem, którego osądzał. I to był ten jeden aspekt, który jak gdyby... I chcieliście go sprawdzić, to była wywołał, duża ofera. Wywołał tę dyskusję, a to wszystko jak gdyby zaafirmował Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w 2000 roku, wydając uchwałę, w ramach której stwierdził, że sędziowie nie podlegają postępowaniom sprawdzającym. To się przełożyło na regulację prawa. Z mocy prawa. I potem w 2005 roku ustawodawca przy kolejnej nowelizacji ustawy ten stan zaakceptował, poszerzając go o również asesorów sądowych i prokuratorskich, a w 2010 roku Sąd Najwyższy kolejną uchwałą składu 7 sędziów, a więc to jest bardzo ważny akt prawny, dołączył jeszcze do tego grona ławników sądów powszechnych i wojskowych. Czyli sędziowie chronili swoich ludzi? W ten sposób powstał wyłom, w mojej ocenie, w systemie bezpieczeństwa państwa, który objął około 30 tysięcy osób. Bo tyle, jeśli policzymy dane oficjalne, które dzisiaj jeszcze estymując, sprawdzałem, to tyle ta grupa osób obejmuje. Trudno mi oceniać, czy to Bo to są też prokuratorzy, to są politycy. Tak, to oczywiście jest bolesna sprawa i nie można tylko, nad nią... Może dokończę, tak, jeśli przepraszam. Ta sytuacja dotycząca 30 tysięcy osób jeszcze musi być rozwinięta również adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich i radców prawnych. To już jest 100 tysięcy osób. Których może być w sumie około 100 tysięcy osób. Ale z tą kategorią osób jest związane prawo do obrony. To jest trudna sytuacja, jak odmówić adwokatowi dostępu do materiałów niejawnych. Pan generał, ta sprawa bolesna staje się coraz bardziej bolesna, bo widzę, że liczba osób wyłączonych spod kontroli służb rośnie w naszym programie. Jak potencjał nie jest objęty osłoną kontrwywiadowczą, mający dostęp do informacji niejawnych i często weryfikujący te osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych, mija 24 lata. I z całym szacunkiem do moich kolegów ze służb, nie podnosi się larum. Nie larum, że to jest nienormalne w sytuacji, w której się znajdujemy.
panie generale, protestuje, były ze strony służb, tak. Były no tak. W tej sprawie. Ja wiem, że to się w zaciszu robi. Tak, ale przegraliście. Ale wy jako służby wtedy przegraliście z sędziami. Ja nie słyszałam, żebyście bardzo w tej sprawie podnosili larum. Dokładnie, co panie redaktor rozumie przez larum? No to przez larum. Po wyjściu ze służby można było o tym mówić rzeczywiście. Tak, to jest 20, prawie 5 lat. Ale nie chcę na pana napadać, panie pułkowniku. Ile takich innych jest więcej. Ile się takich panów sędziów przewinęło, tak? I tak dalej. Przez cały ten obszar. Nie będąc monitorowany, kontrolowany w państwie polskim, sąsiadujących z Rosją, nie możemy sobie pozwolić na taki komfort. To jest niedopuszczalne. A może rozłożymy tę winę na Piotra Niemczyka, bo tam jest wciąż z nami. Ja bronię was. Żeby pan pułkownik nie był sam. Dlaczego pan nie podnosił larum? Dlaczego my wszyscy nie podnosimy? Tylko chyba profesor Cęckiewicz w ogóle, jeśli ktoś podnosi larum w sprawie inwigilacji służb, to jest profesor Cęckiewicz. Tak. Dlatego, że to jest bardziej skomplikowana sprawa, niż się wydaje. Ja pamiętam i to potwierdzam to, co mówi pułkownik Jacek Mąka, że służby specjalne dopominały się pewnych uprawnień, które by uszczelały ten system ochrony informacji jawnych. Byłem przez 15 lat ekspertem Komisji do Spraw Służb Specjalnych Parlamentarnej Sejmowej. Co prawda byłem ekspertem, więc nie miałem tam żadnego wiążącego zdania, ale mogłem słuchać, o czym jest mowa. I bym powiedział tak, że jeżeli pamiętam dyskusję na ten temat i komentarze zgłaszane przez posłów, to oni się obawiali sytuacji, w której sędziowie, którzy orzekają w sprawach, w których stroną są służby, jednocześnie w jakimś stopniu by podlegali weryfikacji służbom. Tak. Czyli istniała taka obawa, że służby na przykład mogą nie wydać poświadczenia bezpieczeństwa wobec sędziego, który jest absolutnie w porządku, ale obawiają się, że on może być... To może o tym, czy powinny być święte krowy w Polsce, bo to jest kwestia równości wobec prawa. Konstytucja mówi wyraźnie, jesteśmy wszyscy, powinniśmy być równi wobec prawa, jesteśmy. Czy powinny być te wyłączenia, powinniśmy podnosić larum? To w Polsat News, bo się przenosimy, proszę państwa. Także zapraszam. Wydarzenia 24 i do pana Piotra Niemczyka wrócimy, bo przerwałam brutalnie. Proszę bardzo. Już po przejściu. To mogę kontynuować, tak? Tak. Absolutnie, znaczy, ja bym też chciał powiedzieć, że zresztą Jacek, pułkownik Mąka też o tym wspomniał, że była ta sprawa sędziego W, jeżeli zgaduję dobrze tam czas sędzia W, nie podajemy nazwiska. Sędzia W, to jest przykład tego, że jednak sędziowie nie są świętymi krowami, jeżeli są uzasadnione podejrzenia o tym, że ktoś prowadzi działalność nielegalną, że jest jakiejś korupcji uwikłany, no to jednak służby wykonywały swoje zadania. Ale do tego muszą być niestety przesłanki wiarygodne, że do czegoś doszło. Prawda? W związku z czym, jeżeli pan sędzia, nie wiem, jak oni mówić, S, czy to według pan sam, ja to, sama nie wiem, bo tutaj pan pułkownik wprowadził S, no ale my już wszyscy wiemy, że to no jest... No właśnie. To tak jak były prezydent Lech W, no. Dobrze. No, w każdym razie pan sędzia S, on z tego, co czytałem o nim, no bo nie mam dostępu do żadnych informacji, że tak powiem, gdzieś tam z tyłu działania, w każdym razie on jednak był dosyć skryty. Znaczy on bardzo od pewnego momentu mało ujawniał swoje sprawy prywatne. Także zdaje się kręcił, jeżeli chodzi o tą jego partnerkę, która przybyła ona z Ukrainy czy z Białorusi, deklarował proukraińskie poglądy, jest sprzeczny z tym, co teraz opowiada, bo teraz jakby ujawnia swoje jakieś takie panslawistyczne poglądy, które wskazywały, że on jednak gdzieś tam w skrajnie prawicowych środowiskach można by go ulokować, jeżeli chodzi o poglądy, a podejrzewam, że ten pragmatyzm, jaki wykazywał wcześniej, był związany z jego chęcią robienia kariery po prostu, albo być może wykonywał zadania, które mu zleciła obca służba. Bo też trzeba mieć świadomość, że na przykład w jego życiorysie jest istotne, czy on na przykład trafił do tego wydziału, w którym orzekał o sprawach związanych ze służbami specjalnymi, wydział dlatego, drugi. Że został tam powołany, czy on się o nie starał, prawda? Bo jeżeli on się starał o to stanowisko, to, no to i to jakoś można stwierdzić, no to by to pokazywało, że być może on był dłuższy okres czasu sterowany przez obce służby. Tak więc znowu wrócę do tego, no jeżeli nie ma wiarygodnych przesłanek do tego, żeby kogoś objąć kontrolą operacyjną, no to nie należy tego robić. A jak ktoś jest dobrze przygotowany do tej roli, no to tak sygnałów nie pokazuje. Ale moim zdaniem rozmawiamy o czymś innym, bo jeśli chodzi o kontrolę w sprawie, gdzie jest podejrzenie, to jest zupełnie coś innego. Ale jeśli chodzi o wyłączenie całych grup,
z certyfikatu dostępu do informacji niejawnych, a całe grupy są wyłączone i nie skupiajmy się tylko na sędziach, bo akurat sędzia jest tutaj negatywnym bohaterem, ale tych osób jest 100 tysięcy, policzyliśmy, bo to są i prokuratorzy. To jest Kościół przecież. Oczywiście, ludzie Kościoła, są prokuratorzy, jest, kto jeszcze jest? Są radcy prawni, są posłowie. To dlaczego ta grupa, w tym sensie pytaliśmy, dlaczego ta grupa, może pan profesor tutaj ma, czy to jest rzeczywiście tak skomplikowana sprawa, że tu trzeba się nad tym głęboko zastanowić, czy jednak tę lukę należy jakoś zlikwidować. No, pani redaktor, tak za dużo o tym opowiadamy. No, po prostu chodzi o to, że istnieją w Polsce różne lobby i na pewno to lobby prawnicze, czyli to jest pojęcie szersze niż tylko sędziowie, jest bardzo wpływowym w sensie politycznym lobby i ono nieprzypadkowo buntowało się przeciwko lustracji. Tam też doszło do różnych wyłączeń po roku 1998. Sama przecież definicja tajnej współpracy została narzucona przez, można powiedzieć, wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą partycypowali w tym byli agenci Służby Bezpieczeństwa, przynajmniej osoby zarejestrowane jako właśnie źródła osobowe bezpieki PRL-owskiej. I ta sprawa należy, na tą sprawę należy spojrzeć, o której tutaj mówimy, jako jeden z elementów w całym łańcuchu wpływania tego lobby na polityków w taki sposób, żeby zapewnić sobie pozycję uprzywilejowaną. No ja się cieszę w ogóle z tego programu i z tej dyskusji, która się toczy w Polsce od kilku dni. Nieskromnie powiem, że mam wrażenie, że do czasu mojej interwencji publicznej w ogóle nikt o tym nie chciał mówić, czy nawet nie wiedział, bo bardzo często mamy do czynienia z politykami, którzy po prostu nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, że tutaj są, że ten katalog osób wyłączonych z tego postępowania sprawdzającego, przy czym trzeba powiedzieć, my mówimy tylko o pewnym wstępnym procederze kontrwywiadowczym. Problem kontroli, osłony kontrwywiadowczej jest w ogóle daleko szerszy. To nie jest jakby tylko kwestia taka, że jak ktoś ma dostęp do informacji niejawnych, to on na pewno nie jest agentem. No, sprawa Tomasza L., którą się próbuje przylepić do mnie, to jest właśnie historia człowieka, który kilkanaście lat dzięki ABW miał poświadczenie bezpieczeństwa, siedzi w areszcie. A panu pułkownikowi odebrano, chciano odebrać i właśnie sąd warszawski, sąd administracyjny, właśnie, którym pan Esz, już Esz mówimy, dobrze, którym pan Esz też decydował o takich certyfikatach, stwierdził, no że panu nie był właśnie, tak? Nie był w składzie. Nie był w składzie. I ważna pani redaktor informacja z potwierdzam, po odwołaniu się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przywrócono mi te uprawnienia i co najważniejsze, moje sprawy nie rozstrzygał sędzia Tomasz Esz. Szkoda, bo byśmy mieli... Ja też się z tego cieszę, bo generał Jarosław Stróżyk, szef SKW, zapowiedział, że ja będę miał zawieszone, czy odebrane poświadczenie bezpieczeństwa. Trafię do WSA, no i cieszę się, że już nie ma sędziego... No dobrze, to wtedy zdiagnozowaliśmy sytuację, są problemy, są luki, jest 100 tysięcy osób wyjętych. Tutaj już pojawiają się głosy sędziów, że to ciężko jest, żeby to służby sprawdzały sędziów, skoro to sędziowie sprawdzają służby. Zobaczymy, jak to zostanie poprowadzone. Wydaje mi się, że pan generał ma rację, że należy wszczynać larum wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo państwa jest narażone na szwank, więc krzyczmy i wołajmy, żeby jednak tych osób wyłączonych było jak najmniej, ale zastanówmy się jeszcze, co oprócz tego można byłoby zrobić, żeby tego typu przypadki, które są kompromitujące dla Polski, bo to, co widzimy, jest kompromitujące dla Polski, a jesteśmy na celowniku służb, prawda, panie doktorze? Pan wykłada o wojnie hybrydowej, to pan wie, na jakim my jesteśmy celowniku. Ja powiem tak, z moich obserwacji w Polsce jeszcze nie jest aż tak źle. O, to pociesza nas. W porównaniu na przykład ze Słowacją, z Węgrami, gdzie faktycznie służby czy Moskwa ma znacznie większe wpływy niż po prostu wpływy na szeregowych albo średniego poziomu sędziów, nawet prezydenta mają w kieszeniu, premiera. Ja mówię o Orbanie. No też na przykład Słowacji premier Fico jest bardzo prorosyjski
Nawet mieliśmy sporo skandali związanych z wpływami rosyjskimi w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump. A co innego wpływy, wie pan, rosyjskie, także, a co innego bycie prorosyjskim na przykład? Nie, to jest związane z geopolityką. Jeżeli chodzi o Emmanuel decyzje, Macron też pewnie jest prorosyjski. Jeżeli chodzi o decyzje Angela Merkel polityczne, była... to jest tak. Bardzo znaczne. Weźmiemy skandale w Bundeswehrze, gdzie po prostu całe stosy informacji wypływają. Czyli służby rosyjskie działają dość skutecznie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w Polsce im działać, moim zdaniem, znacznie trudniej z przyczyny środowiska moralnego i politycznego, bo społeczeństwo polskie jest najbardziej krytycznie nastawione do Rosji i ta morale, taka wewnętrzna, wewnętrzny dystans być może nie sprawia możliwości bardziej aktywnych. Czy ciężko zwerbować w Polsce agenta Rosjanom? Ja nie wiem, jeżeli porównać, co się dzieje na przykład w Słowacji czy w Niemczech, to na pewno trudniej. Jeżeli nie ma skandali na przykład w służbach bezpieczeństwa, skandali w Wojsku Polskim. Skąd pan to wszystko wie? W sensie, że są skandale. No, nie, ja nie widzę w publiczności. Że w publiczności nie widzę. Nie widzę, może odrobina otuchy. Tak. Otucha tu była, może za dużo. Ale z mojej strony. Bo ja uważam, że służby naprawdę mogłyby zrobić coś więcej. Bo jeśli ktoś składa oświadczenie majątkowe, że niczego nie ma. Albo to świadczy o tym, że służby kontrwywiadowcze pracują źle. Zostałem wywołany. Nie mam innego wyjścia. A ciężko panu będzie. W sprawie Tomasza S. mamy trochę przekłamań. I to też warto tutaj w tym proszę miejscu prostować, o tym prosto powiedzieć. Z mostu. To jest przekłamanie. W wymiarze tym publicznym, a na przestrzeni kilku dni dużym przekłamaniem były na przykład stwierdzenia, które mogą źle wpływać na nasze relacje z sojusznikami. Były stwierdzenia, że Tomasz S. miał dostęp do informacji natowskich i Unii Europejskiej. Nie mógł mieć takiego dostępu i to wynika wprost z ustawy. I tylko 4 osoby w państwie bez specjalnego postępowania sprawdzającego, które daje ten dostęp, to znaczy prezydent, premier, marszałek Sejmu i Senatu, reszta, również sędzia, o którym rozmawiamy, gdyby chciał rozpatrywać sprawę z udziałem dokumentacji jakiejkolwiek niejawnej, natowskiej, unijnej, musiałby przejść tę procedurę. Drugim... Musiałby dostać certyfikat. Tak, drugim jeszcze... Mam rację, jest tak w ustawie, że... Ustęp 11, artykuł 34. Drugim też takim światełkiem w tym tunelu trochę mrocznym, który tutaj zafunkcjonował, jest to, że Tomasz S. Miał rzeczywiście dostęp do dużej, gigantycznej ilości danych przy tych procedurach, które rozpatrywał. Wiele się mówi o tym, że mógł wykorzystywać dane na przykład z ankiet bezpieczeństwa osobowego, ale uwaga, ankiety bezpieczeństwa osobowego, funkcjonariusze i żołnierze posiadają klauzule co najmniej tajne lub ściśle tajne. On te ankiety mógł jedynie w kancelarii tajnej analizować. Świetnie. Nie mógł chodził tam wnosić. Z długopisem, w okularach. Pamiętamy te sceny z filmu. To nie trzeba być agentem, James panie Bond, pułkowniku. Ale zakładam okulary, też mam takie. Za 500 zł mogę kupić w sklepie sobie długopis, który mi robi tutaj wszystko, zdjęcia. Wszystko, co miało być otuchą, nie było nie, otuchą, panie pułkowniku. Nie mógł. Że niczego złego się nie wyniesie. Ja jako prawnik muszę bronić systemu prawnego, który w zakresie korzystania w kancelarii tajnej, a tylko i wyłącznie mógł to robić ten człowiek, podlegał określonemu reżimowi i oczywiście mógł założyć okulary Jamesa Bonda, jak pani redaktor twierdzi. Tak. Natomiast to już byłoby dodatkowe ryzyko. Panie pułkowniku, jest pan spokojniejszy, bo nie widzę. Panie redaktor. Panie generale, przepraszam, bo pan pułkownik pan namieszał. Pan pułkownik słusznie to wszystko zauważa, no ale przecież do tych zadań dedykuje się ludzi, którzy są przygotowani na tego typu sytuacje i są w stanie to ominąć i skutecznie to wszystko wykorzystać. Jeżeli do tego był dobrze przygotowany, to zrobił to. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż w dużej mierze zależy od tego, jak służby funkcjonują, jak wykonują swoje zadanie, zależy od polityków, od polityki kadrowej tej służby. Bo w dużej mierze, że takie rzeczy mają miejsce, że służby nie potrafią się, czy nie mogą
mogą przez 25 lat z tą sprawą się przebić, żeby nie było świętych krów objętych jakimiś specjalnymi tu prawami, czyli wyjętymi spod prawa i które może generować tego typu sprawę, to jest właśnie to, że nie wykorzystuje się do tego typu sytuacji, jakie są komisje sejmowe służb specjalnych, polityka kadrowa, że ludzie w służbach nie mogą być oportunistami. Oni muszą stać na straży tych wartości i tych wszystkich zadań, które są związane z bezpieczeństwem państwa. Tak, panie generale, jedno dementy. Służby w systemie prawa, jaki mamy demokratycznego, nie są od stanowienia prawa, tylko od realizowania prawa. Dokładnie. Od stanowienia prawa, uchwalania ustaw jest Sejm i są politycy. Służby nie mogą pisać dla siebie prawa, bo to by dopiero była Białoruś prawo, do kwadratu. Zwracając uwagę, że to prawo jest nieadekwatne do... Służby mogą zwracać uwagę na luki w systemie, na innego rodzaju rzeczy, ale służby nie mogą pisać prawa dla siebie. Ja teraz troszkę w obronie służb na chwilę, a mianowicie, czy to jest normalne, żeby w demokratycznym państwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kilkadziesiąt razy zmieniał się w tym czasie, szefowie służb się zmieniali, bo to policzyliśmy, kilkadziesiąt razy zmieniali się szefowie służb. To jak te służby mają o czymś alarmować, skoro nie ma w ogóle ciągłości? Bo ja rozumiem, po 90 roku zweryfikowano, pan profesor wie, była weryfikacja, lepsza, gorsza, była jakaś. Ale jak rozumiem, jeśli ktoś dobrze pracuje, jeśli jest dobry w tych służbach, zna się na rosyjskich służbach, to po co te zmiany? To służy bezpieczeństwu Polski? Mnie pani pyta, tak, pani redaktor? Tak. Zmiany w służbach, jeśli chodzi o kierownictwo, to jest kompetencja premiera i z tego każdy premier w Polsce po roku 90. Ale ja pytam, czy to dobrze? Korzysta. Czy to nie powinno być tak, że to powinna być jakaś ciągłość? No ja tu będę stronniczy, no bo to, co się dzieje w służbie kontrwywiadu wojskowego, awans kogoś takiego jak Krzysztof Dusza, no jest po prostu jakimś nieporozumieniem. I to w sytuacji, w której on znalazł się, no w sytuacji procesowej, kiedy zostawał wiceszefem tej służby. Ale generalnie no jakby bronię tej zasady, że premier, który w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej odpowiada za bezpieczeństwo, no musi dobrać sobie takich współpracowników, do których ma zaufanie. Więc... A potem to idzie jeszcze dalej, bo są zwalniani funkcjonariusze. To znaczy jest dużo odejść, ale oczywiście w Polsce wszystko jest tak spolityzowane do takiego stopnia, że jakby sytuacja w służbach jest tego również odzwierciedleniem. No może sytuacja w ABW jest w miarę, że tak powiem, stabilna i tutaj nie miałbym większych uwag co do tego, co się stało po 13 grudnia. Pan Piotr Niemczyk w tej sprawie. Ciągłość. No ja może zacznę od pewnego sprostowania, bo tutaj złe rzeczy padły na temat Krzysztofa Duszy. To bardzo profesjonalny oficer, który moim zdaniem miał zarzuty no, nieoparte w faktach, nieoparte w rzeczywistości. Ja pamiętam już tak, jak Komisja Spraw Specjalnych badała tę sprawę, jak się nią też zajmowałem, bo miałem wyjaśnić pewne procedury posłom. No i ja nie widzę żadnego powodu do tego, żeby na takiej podstawie, jaką tam znaleziono, stawiać zarzuty komukolwiek, czy panu Krzysztofowi Duszy, czy panu Janowi Boskowi, czy panu Piotrowi Pytlowi. Ale to wiem, że trochę odbiegam od tematu, tylko po prostu chciałem sprostować informację, która tutaj padła. Tak? Coś pani chciała zapytać? Tak, no bo właśnie chciałam wrócić do tego podstawowego pytania, a mianowicie o ciągłość pracy w służbach. Czy to nie jest też luka, te ciągłe zmiany? Znaczy, ja bym powiedział tak, no to jest naturalna sprawa, że się zmienia w pewnym kontekście politycznym, że często nawet politycy w państwach demokratycznych i praworządnych pełnią funkcję szefów. No George Bush, zanim został prezydentem, miał taki epizod, że przez pół roku był szefem CIA. Natomiast mi się wydaje, że to jest tak. Po pierwsze, żeby to były jednak osoby z doświadczeniem, które pozwoli na to, że oni nie patrzą za każdym razem na te służby jako jakiś taki dziwny twór, w którym wszystko można zrobić i właśnie każdą można decyzję podjąć, a karnie, że tak powiem, wyszkoleni oficerowie będą te decyzje wykonywać. Nie wolno tak patrzeć na te służby i dlatego uważam, że to jest ważne doświadczenie. Ale też jest ważne to, że na przykład Jacek Mąka, jak był wiceszefem ABW, to on nie został wiceszefem ABW dlatego, że ktoś go miał w notesie, kto robił karierę polityczną. No nie, Jacek Mąka jest od, przepraszam, pierwszego dnia służby, od pierwszego dnia tam swojego zaangażowania w publicznej wolnej Polsce oficerem służb specjalnych i jego awans wynikał z jego ścieżki, jego kompetencji, jego doświadczenia, jego zaangażowania, jego inteligencji. Nie byli to jest absolutnie normalna i prawidłowa procedura.
gorzej jest, jeżeli się powołuje ludzi właśnie na takiej zasadzie, jak że trzeba znaleźć znajomego, do którego będziemy mieli zaufanie i który będzie lojalny za to, że dostał ciekawe stanowisko. Dobrze, to pan doktor jeszcze w tej kwestii. Ja po prostu chciałbym powiedzieć znowu, że służby polskie przynajmniej w porównaniu z innymi działają dość skutecznie. Przykład białoruska opozycja, dość sporo przedstawicieli prominentnych polityków białoruskich wyjechało do Polski. Łukaszenka poluje na niektórych. Były pogróżki, zabójstw, likwidacji, eliminacji. Jednak do dnia dzisiejszego nie było spełnione żadnego ataku wobec przedstawicieli opozycji białoruskiej, a porównajcie na przykład z Wielką Brytanią, ile tam było zlikwidowane. To jest krzepiące, co pan mówi. Ja powiem, że na przykład białoruska opozycja, Białorusini no, czują się tutaj bardzo bezpiecznie. No tak, ale na drugą nóżkę, no jednak noblista, wybitny człowiek, dobry człowiek, który siedzi w więzieniu, dostał zarzuty między innymi w związku z tym, że państwo polskie ujawniło informację o tym po prostu, to było po roku 2011. To nie teraz, to nie po roku 2000. No to jasne, to jasne. No jednak gdyby służby dobrze działały, to sytuacja taka nigdy by nie miała miejsca. Jedno zdanie. Tak, jedno zdanie, pani dyrektor. Dominowały służby. Odnosząc się do pani pytania, taki też jest kolory demokracji, że jest ta fluktuacja, są te zmiany. Ważne, żeby one nie miały jakiegoś charakteru takiego politycznego. Ale też oczywiście, że nie udawajmy, że nie mają. Ale z drugiej strony... Zawsze mają. Ale z drugiej strony... To co, uważamy, że dobry jest system w Rosji, gdzie generał Patruszew czy generał Bortnikow byli po 15 lat szefami służb? No, można powiedzieć, odnosząc się do pani pytania, że tam jest ciągłość, stabilność. Chyba nie o to w drugą stronę. Dlatego są tak dobre te służby, wie pan, i dlatego to one publicznie pokazują szpiega złapanego tutaj w Polsce, a nie my się chwalimy kimś, kogo przewerbowaliśmy. Puenta wojskowa jest potrzebna tutaj, że ta ucieczka jest równoważna, tak żeby jak zdezerterował batalion piechoty Wojska Polskiego. To jest taki potencjał militarny. Może to się dopiero zacznie, to znaczy wszystko... Ale panie redaktor, z Rosji też uciekają. Uciekają żołnierze, uciekają oficerowie, z Białorusi też uciekają. Czyli to nie jest tak, że tam... Ale jest wojna, wyłącznie. To jest naturalne. Właśnie o to i chodzi. Polska... To na koniec jeszcze o tarczy, że powinniśmy zbudować tarczę antyszpiegowską jakąś specjalną. Czy powinniśmy zrobić coś więcej niż to, o czym mówi premier Donald Tusk, czyli właśnie o objęciu osób, większej liczby osób, czyli wszystkich tak naprawdę w Polsce, tak, o objęcie możliwością badania przy dostępie do certyfikatów. Czy możemy coś zrobić więcej? Komisja, powrót komisji, której pan był szefem do niedawna. To jest tylko jeden z elementów, pani redaktor. W Polsce podstawowym problemem jest brak wrażliwości kontrwywiadowczej polskich polityków. Oni nie mają zielonego pojęcia o tym, jak to powinno funkcjonować. Sami, za przeproszeniem, kolokwialnie powiem, śmigają na jakichś komunikatorach, które są po prostu łatwe do złamania przez obce służby. Nieroztropnie się zachowują, jeśli chodzi o zarządzanie informacjami niejawnymi. To jak ludzie bez wrażliwości kontrwywiadowczej mogą stanowić prawo, które zabezpieczy Polskę i polskie urzędy przed wyciekiem informacji czy przed szpiegostwem? No, jestem tutaj pesymistą w tym gronie i powiem w ten sposób. Polska przez 30 lat, bez względu na to, kto Polską rządził, nie doczekała się profesjonalnego kontrwywiadu, ani wojskowego, ani cywilnego, na tyle skutecznego, żeby no, takim katastrofom jak na przykład, nie wiem, maile pana Dworczyka, wydawanie Rosjanom w 2008 roku dwóch złapanych na gorącym uczynku szpiegów w ramach dobrych relacji polsko-rosyjskich, no takich sytuacji po prostu nie może być. Żebyśmy się doczekali takiej. Bo przegramy. Pan się zgadza, jak rozumiem. Pewna zgoda, jeśli chodzi o wrażliwość polityków. Potrafią przywozić z Chin telefony, z Izraela systemy, które potem mogą działać przeciwko nam. To są sytuacje, które występują. Nie, ale panie pułkowniku, no wchodzą na spotkania z telefonami, no chodzą, mają Facebooki w swoich telefonach. Ale sejmowa komisja, która byłaby z komisją znowu do spraw badania rosyjskich wpływów, to będzie polityczna komisja. Chyba się panowie z tym zgadzają. Jaki to ma sens? No ta moja była najgorsza, najbardziej spolityzowana, teraz będzie lepsza. Ale pana była do łapania Platformy, a jak rozumiem, teraz ma być do łapania PiSu. No to znaczy, tak to zostało. Komisja ma być biało-czerwona.
czerwona, polska w kolorze, komisja. Ani biała, ani czerwona, tylko biała. Ma być polska, nasza komisja. Ja uważam, że my wszyscy, bez względu na to, w jakim zawodzie pracujemy, kim jesteśmy, czy jesteśmy ze służb, czy ze służb dziennikarskich, czy wojskowych, czy naukowych, powinniśmy pilnować polityków, bo to po to jesteśmy, żeby politycy i patrzeć na ręce polityków. Dziękujemy za ten program. No właśnie, tak. Politycy powinni przejść w tym zakresie określone przeszkolenie, zanim obejmą stanowiska, które odpowiadają. To jest świetny wniosek. Jeden z wniosków to był taki, żeby jednak osoby wyłączone z certyfikowania były włączone w system, bo nie może być tak, że ktoś jest poza systemem służb i sprawdzania służb, bo to jest ważne dla bezpieczeństwa. Drugi wniosek, szkolenia dla polityków i pilnowanie, patrzenie im na ręce. Dziękuję bardzo. To są chyba wnioski słuszne po naszym programie, z którym wszyscy się zgadzamy. Dziękuję państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.